Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dziś w 70. rocznicę tragicznej śmierci postaci wołyńskiego poety Zygmunta Jana Rumla na ścianach gmachu kombatantów przy Alejach Ujazdowskich została odsłonięta tablica pamięci Zygmunta Jana Rumla, żołnierza, poety, podporucznika z okresu wojny obronnej 1939 roku. Pragnę niniejszym oświadczeniem z tej oto trybuny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przywołać tą świetlaną postać wołyńskiego poety Zygmunta Jana Rumla, jednego z tych, co byli jak kamienie przez Boga rzucone na szaniec. Zygmunt Jan Rumel. Wołyń ukochał ponad życie, a nauka w słynnym Liceum Krzemienieckim ukształtowała go jako przedstawiciela twórczej inteligencji polskiej, która szczerze propagowała równość narodów, kultur i religii na byłych kresach wschodnich II Rzeczypospolitej. Jego teza o tym, że ma dwie matki, ojczyznę Polskę i Ukrainę, znajdowała artystyczne odzwierciedlenie w jego pięknej, lirycznej poezji. Znawcy przedmiotu sytuowali jego twórczość jako wśród rówieśnych mu poetów Baczyńskiego, Bojarskiego, Gejcego. Tragizm dziejów spowodował, że poeta przeistoczył się w żołnierza, który jednakowoż nie porzucił pióra. W styczniu 1943 roku porucznik Zygmunt Jan Rumel stanął na czele komendy okręgu 8 Wołyń Batalionów Chłopskich. W lipcu 1943 roku na polecenie Kazimierza Banacha udał się do sztabu Ukraińskiej Powstańczej Armii, czyli wprost do Jaskini Lwa, z zadaniem przeprowadzenia pertraktacji ze stroną ukraińską. Podjął się poeta żołnierz misji pojednawczej z gorącym pragnieniem powstrzymania rozlewu krwi. Jednak intencje obu stron były diametralnie różne. Człowiek udający się do sztabu UPA z oliwną gałązką pokoju nie miał w tamtych warunkach żadnych szans. Nie dane mu było wrócić z tej szlachetnej misji. 10 lipca 1943 roku w Kustyczach na Wołyniu Zygmunt Jan Rumel i towarzyszący mu oficer do zleceń specjalnych, a także przewodnik zostali bestialsko zamordowani poprzez rozerwanie końmi, a ich szczątki poćwiartowane i rozwłóczone po okolicy. Śmierć z rąk banderowskich nacjonalistów w momencie, kiedy w pełni świadom zagrożenia zdecydował się jako emisariusz potraktować z dowódcami Ukraińskiej Powstańczej Armii, aby zaniechanie rzezi niewinnej ludności Wołynia sytuuje go w panteonie narodowych bohaterów nie wahających się przed złożeniem ofiary z życia w imię najwyższych wartości. W pełni uzasadnionym jest, że dziś została odsłonięta tablica jego pamięci. Chciałbym tu jego własnymi ustami przemówić, własnymi ustami jego poezji, gdzie pisał: własnej żałoby wątłą, kruchą czarą trzeba serce rozdzierać, myślą kruszyć wieka i słowem niewybrednym, samowolną gwarą czytać to, co jest łzami spisane w powiekach. I czy można by nie nazwać tego poety wieszczem, gdy jeszcze przed swoją śmiercią pisał: dziś, gdy nad oceanami krążą cepeliny i gdy oba bieguny flagami przybrano, gdzie świat można przejrzeć w ciągu godziny, do dziś rachunku sumienia zrobić nie umiano. Dziękuję.